Dzisiejszy, witając Państwa najserdeczniej, dzisiejszy szkic z serii Polska-Rosja nawiązuje do innego wydarzenia. Do tej pory głównie odwoływałem się do tego, co się zdarzyło 100 lat temu, starając się z tych zdarzeń, faktów oraz myśli, które wtedy powstały, wyciągnąć wnioski, które mają dzisiaj jakiekolwiek znaczenie, bo jak wiemy, przecież to, co było, nie ma żadnego znaczenia, chyba że sami dziś nadamy nową treść. Najlepiej było, jakby ta treść była jeszcze bliska temu, co było wtedy w rzeczywistości. Ale wiemy, że tak nie zawsze było i nie zawsze będzie. Historie piszą historycy, a częściej publicyści historyczni, a jeszcze równie często politycy, którzy prowadzą swoją politykę historyczną. Chciałbym dzisiaj nawiązać do wydarzenia, które wiąże się z krótszą perspektywą czasową. Do roku 1945, do konferencji w Poczdamie. Tam się spotkało najpierw trzech polityków, z których jeden w tym czasie przegrał wybory i został zastąpiony przez innego premiera. Wiemy, że konferencja poczdamska była rozpoczęta przez tak zwaną Wielką Trójkę, czyli przewodniczącego tych funkcji, które pełni Józef Stalin, było sporo, bo był również formalnie rzecz biorąc przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, sekretarzem generalnym partii, wodzem naczelnym, bo to było chyba najważniejsze, czyli był tym wielkorządcą, teraz się mówi, dyktatorem Związku Radzieckiego. Prezydenta Franklina Delano Roosevelta już zastąpił wcześniej jego zastępca. Zastępca, którym się Roosevelt bardzo rzadko spotykał, który w ogóle nie był wprowadzony w sprawy rządowe. Roosevelt był politykiem niezmiernie samodzielnym. Był taką głowę, przerastał swoje otoczenie. I Harry Truman, jego zastępca, który, jak wtedy mówiono, przypominał subiekta w prowincjonalnym sklepie, no był taką inną klasą w stosunku do tego amerykańskiego przedstawiciela tej klasy rządzącej, jakim był, no w końcu z ogromnym doświadczeniem politycznym, ale nie tylko politycznym, ale także administracyjnym, Roosevelt. No i wtedy Stany Zjednoczone reprezentuje ów debiutant w tej roli. Wielką Brytanię na początku reprezentuje Winston Churchill, premier czasów wojny. Potem w tym czasie odbywają się wybory i zastępuje go lejburzysta, nazwał się Attlee, który to prawda był, wtedy rządy były takie zjednoczone w obliczu wojny, czyli tworzono takie rządy ponadpartyjne, tylko które łączyły wszystkie główne siły polityczne. Attlee nie był debiutantem, oczywiście nie był człowiekiem formatu Winstona Churchilla, zresztą to o nim padło to słynne stwierdzenie, bardzo gorzkie i wręcz miażdżące dla naszych wyobrażeń o sensie demokracji, bo ono dotyczyło właśnie oceny sensu procedury ustrojowej, to czymś jest warta demokracja, jeżeli ona zastępuje kogoś tej klasy rzeczywiście pierwszego peletonu światowych polityków ówczesnego czasu, czyli Winstona Churchilla kimś tak nijakim, jakim był premier Attlee. I ta trójka spotyka się w Poczdamie. To nie jest żadna konferencja pokojowa, tam oczywiście nie uczestniczą Niemcy. To tu nie podpisywano żadnego układu z Niemcami, to było
rządzenie ówczesnym światem przez tych, którzy wygrali wojnę w Europie dla Stanów Zjednoczonych. Najważniejszy był, zresztą tak jak i wcześniej, udział Związku Radzieckiego w wojnie z Japonią. Przypomnę, że Japonia nie była w stanie przez całą II wojnę światową, toczącą się w Europie, nie była w stanie wojny z Japonią. Wręcz odwrotnie, zawarto układ o charakterze, w istocie układ nieagresji, który obowiązywał jeszcze wtedy, już po zwycięstwie nad Niemcami. Zresztą Japończycy chcieli wykorzystać pośrednictwo Związku Radzieckiego w nawiązaniu, zakończeniu wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii i o to uczestnictwo armii, wtedy już radzieckiej, nie czerwonej, w wojnie z Japonią zabiegali Amerykanie. Zresztą bardzo realistycznie, wiedząc, że nie są w stanie z morza zająć tego państwa, nie są w stanie pokonać go bez gigantycznej daniny krwi, na którą prawdopodobnie większość opinii publicznej nigdy by się nie zgodziła. Już desant na Okinawie pokazał, jak Japończycy umieją się bronić. Czyli w wojnie defensywnej trzeba, ten, który atakuje, musi być wielokrotnie, trzykrotnie silniejszy, a jeśli sprzyjają mu jeszcze warunki o charakterze czysto naturalnym, po prostu trzeba przewieźć statkami żołnierzy i rzucić ich w desancie, podobnie artylerii, no to straty są niewspółmierne po stronie atakujących na tle tych sił, które są przeciwstawieniem, które przeciwstawiają się owej agresji w tym momencie, nie w tej sensie politycznym, czy też tylko po prostu tym, którzy atakuje i po prostu musi pokonać tego, kto się broni, zwłaszcza, że bronili oni własnej ziemi. Co dla nas jest pamiętne i ważne? To jest rozmowa o Polsce. O Polsce, tak, o Polsce, żeby nie było wątpliwości. Wtedy powstał już rząd jedności narodowej, teraz w oficjalnej historiografii się o tym rządzie nie pamięta. Już istniał w czerwcu 1945 roku rząd, który łączył polityków emigracyjnych z politykami tak zwanej Polski Lubelskiej. Między innymi w skład rządu wchodzi były premier rządu londyńskiego, Stanisław Mikołajczyk. Państwa, przez Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, cofają uznanie rządu londyńskiego, uznają rząd jedności narodowej, który kończy spór o reprezentację polityczną i prawną państwa polskiego. Jest już jedna reprezentacja polityczna. No i w tym czasie, w czasie tych rozmów, bardzo zresztą ciekawych, część wątków z oczywistych względów wymagałoby zupełnie odrębnego potraktowania. Ja chcę tylko powiedzieć o pewnym wątku dotyczącym naszego państwa, że tam oczywiście już przyjęto, tam już potwierdzano to, co było nowym układem geopolitycznym, zresztą jak wiemy od łączącym albo dzielącym, w zależności od punktu widzenia, państwo bolszewickie, wtedy już sowieckie od Polski, czyli wspomnianą już wcześniej linię Kerzona, która już została wcześniej przyjęta w Teheranie, w zasadzie już wtedy, czyli w czasie pierwszej konferencji, która była jeszcze w 1943 roku. Przypomnę, że były trzy spotkania Wielkiej Trójki. Drugie było w Jałcie, które było w lutym 1945 roku, to było spotkanie trzecie. I co ważne, że przyjęto, że Polska uzyska, taka była wspólna deklaracja, Polska uzyska zwiększenie terytorium na północy i na zachodzie i
czyli że państwa, te trzy państwa, które wygrały wojnę w Europie, gwarantują, że Polska uzyska trwałe zwiększenie terytorialne na zachód kosztem ówczesnego pokonanego już państwa niemieckiego. I co bardzo ważne, stwierdzono, że ziemie położone na wschód od linii Odry i Nysy, no i tam się pojawia to nieszczęsne zdanie, pozostają pod tymczasową administracją polską do czasu zawarcia traktatu pokojowego. To bardzo ważne zdanie, które otwierało w istocie drogę do rewizji w ogóle tej granicy, tej, która jest dzisiaj naszą granicą zachodnią, do dziś, dzisiaj szczęśliwie niekwestionowaną. To prawda, że została ona wcześniej potwierdzona w układzie tak zwanym Brandt-Cyrankiewicz, czyli w układzie zawartym jeszcze przez Republikę Federalną Niemiec, to państwo w tej małym wariancie, tak zwane Niemcy Zachodnie. Brandt to jest ówczesny premier, kanclerz rządu niemieckiego, antyfaszysta, jeden z nielicznych ludzi, którzy może nie walczyli, ale przynajmniej założyli mundur koalicji antyhitlerowskiej w czasie II wojny światowej, bo w pozostałych przypadkach rządzili albo byli SS-mani, albo byli żołnierze Wehrmachtu lub Luftwaffe. Po nim nastąpił słynny premier, kanclerz Schmidt, który był byłym kapitanem Luftwaffe. Czyli wszyscy mieli jeszcze długą i zasłużoną, to jest ironia, ale dla nas ironia, przeszłość w wojnie, walcząc po tamtej stronie przeciwko między innymi nam. I tam w tym stwierdzeniu o tej tymczasowej administracji polskiej otwierano w istocie taką furtkę dla ewentualnej rewizji granic, która ma nastąpić w układzie pokojowym. Jak wiemy, ten układ pokojowy w zasadzie nigdy nie został zawarty. Zawieraliśmy później ten układ, wspomniany traktat graniczny z państwem niemieckim, tym jeszcze w wydaniu jeszcze małych zachodnich Niemiec. Potem jeszcze było to powtórzone w tym układzie, w którym wtedy ministrem spraw zagranicznych Polski był Krzysztof Skubiszewski, a ministrem spraw zagranicznych Niemiec był Hans Dietrich Genscher. Ten układ może nawet był trochę mniej korzystny niż ten zawarty jeszcze przez Brandta i Cyrankiewicza, ale potwierdzał w istocie trwałość granicy polskiej, czyli trwałość zakończenia, czyli układ graniczny między dwoma państwami kończył, daj Boże, już na przynajmniej na długo, a może na zawsze, ów spór o wynik II wojny światowej i o nasze władztwo w tej przestrzeni historycznej, w której jesteśmy obecni. I wiemy, że ten układ nie zmienił z układu sił, jeśli chodzi o problemy wewnętrzne. On był dla nas bardzo ważny, na zewnątrz uznawał granice państwa polskiego, natomiast w sensie wewnętrznym to do dzisiaj w doktrynie niemieckiej prawnej dominuje owo stwierdzenie, że te układy w niczym nie rozwiązały problemu własności prywatnej. My uznaliśmy, że te tereny są częścią Polski i własność, która jest na ich terenie, przysługuje nam, państwu polskiemu, obywatelom polskim, i w świetle prawa polskiego jesteśmy prawnie właścicielami w zrozumieniu prawa polskiego, zwłaszcza nieruchomości, które są położone na tych ziemiach. Doktryna niemiecka jest inna. Oni uważają, że granica jest uznana, natomiast jeszcze problem stosunków własnościowych, zwłaszcza własności prywatnej, jest ciągle problemem otwartym i nawet złośliwi twierdzą, że uznając granicę
państwową, czyli władztwo państwa, nie uznano władztwa rzeczowego obywateli Polski, które w końcu otrzymali te ziemię na własność w świetle prawa polskiego. No i pytanie, czy państwo polskie mogło przekazać własność czegoś, czego przynajmniej zdaniem Niemców, ich prawników, nigdy nie nabyło. Nie można przenieść na kogoś praw, których się samemu nie posiada. To powinno ciągle budzić nasz niepokój, bo pamiętajmy, że w takim zakresie, w jakim to zagadnienie zostanie postawione przez kogokolwiek, chociażby przy okazji naszych reparacji, których też nie otrzymaliśmy od Niemiec z tytułu wyrządzonych nam szkód, ten problem może wrócić. Zresztą tego nie zabronimy, że zostanie on w ten czy inny sposób wykorzystany. Ważne, żebyśmy zdobyli czas. To jest może, kto wie, czy nie najważniejszy czynnik, który nas działa na naszą korzyść. Jesteśmy w tym układzie granic tych jałtańsko-poczdamskich już od 45, tak naprawdę 44 roku, bo wtedy uznano, że Polska sięgnie tych ziem, które nazywamy piastowskimi, i nawet ze Szczecinem, który przecież nigdy piastowski obiektywnie nie był, chociaż też nie był niemiecki, żeby nie było wątpliwości. Gryfici, książęta pomorscy, nigdy Niemcami nie byli. Zresztą nigdy by im to nawet chyba nie przyszło do głowy, że jest coś takiego jak Niemiec. To jest twór w zaledwie XIX wieku. Na pewno nie byli. Byli władcami swojego księstwa, potem już księstw, które zresztą zostały podbite przez wyniku wojen, utracili je w wyniku wojen, czyli nigdy one nie przyłączyły się dobrowolnie do jakiegokolwiek państwa niemieckiego, zostały zagrabione. My zdobyliśmy czas, tego czasu od III RP mamy już 30 lat, jak do tego dodamy jeszcze kolejne 45 lat, które były od II wojny światowej, to widzimy, że czas jest to długi, wyrastają tam nowe pokolenia. Polska już nie wyobraża sobie, chyba nikt sobie nie wyobraża, że mogłoby nastąpić jakaś rewizja stanu rzeczy, status quo, który jest częścią naszej narodowej przestrzeni. I czym dłużej nam się uda trwać w tym stanie, który powinniśmy chronić, tym szansa dla tych wszystkich, którzy chcą zburzyć świat, przekreślić Jałtę. Tak, bo ci chcą przekreślić Jałtę, chcą przekreślić również Polskę w kształcie terytorialnym, który jest obecnie. Ja wiem, że oni będą mówić, że nie, oni chcą przekreślić Jałtę w sensie politycznym, w zależności od Związku Radzieckiego. Nie ma Związku Radzieckiego już prawie 30 lat i nigdy go nie będzie. Nigdy nie wróci. Dla nas najważniejsze jest zachowanie ciągłości i rozwiązanie problemu naszej obecności jako obecności oczywistej, do której każde zastrzeżenie będzie absurdem, a przede wszystkim nie będzie sił, które będą mogły to przekreślić. Kryzys demograficzny, migracje, które powodują zmianę struktury ludnościowej całego współczesnego świata, zwłaszcza tego zza Odry, mają tu też swoje znaczenie. I gdy to tureckie państwo, albo złożone z Turków, którzy kiedyś będą jako obywatele tamtego państwa dominującą siłą polityczną, a kiedyś przecież będą, bo wygrywa zawsze demografia, nie będą, o czego powinniśmy sobie życzyć, kontynuować owych roszczeń, które kiedyś, albo być może jeszcze dziś, mogą być podjęte jako owa nie tyle rewizja Jałty, co owa
zakwestionowanie naszego władztwa, nie w sensie granic, ale w sensie własności w stosunku do mienia, które tam mamy. Dlatego to trzeba chronić i to cały czas musimy, jak każdą ziemię, cały czas musimy umieć mieć we władaniu. Nie jako państwo, bo to też ważne, ale my jako ludzie. Bo własność to nie tylko prawo. Własność to także wiara w to i świadomość prawna, że to, co jest nasze, nie oddamy. Nie tylko tej ojczyzny przez te duże O, ale także tych małych naszych ojczyzn, które są również tam i tam, oby zawsze pozostały. Dziękuję Państwu za uwagę.